Witam wszystkich, z tej strony Emperor. Na tym nagraniu chciałbym przedstawić grę pod tytułem Cezar 4. Jest to kontynuacja gry z serii Cezar. Gra z 2006 roku, strategia ekonomiczna z jakimiś tam elementami City Buildera. No, dostępny tylko tryb single player, nigdy tutaj gry sieciowej w grach serii Cezar nie było. Są też oczywiście gry podobne w klimatach innych niż starożytny Rzym, starożytna Grecja i Egipt, to też mówiłem przy Cezarze Trójce. Są gry w klimatach Grecji pod tytułem Zeus i Posejdon, w egipskich to był Faraon i Kleopatra. Są jeszcze klimaty Dalekiego Wschodu, więc chińskie, cesarz, narodziny państwa świadka. No i teraz wyszedł Nabuchodonozor, więc klimaty babilońskie, Bliskiego z kolei Wschodu, w dużo ładniejszej oprawie graficznej, no ale widać ten widok izometryczny i czuć klimat właśnie gier z serii, między innymi Cezara właśnie. No to chyba Cezar dał początek tym grom, to jedynka to są chyba 92 rok, no stare dzieje. W każdym razie wchodzimy w tryb, w nową grę. No mamy tutaj trzy takie okresy historyczne, powiedzmy królestwa do 509 roku przed naszą erą, do wygrania Tarkwiniusza Pysznego, ale to są de facto, to jest de facto tylko samouczek, więc to zostawiamy. Tu mamy okres republikański od 509 do powiedzmy tego 27 przed naszą erą, kiedy to Oktan August ustabilizuje swoją władzę, ten pierwszy cesarz, choć się cesarzem nigdy nie nazywał. No i później mamy okres Imperium Rzymskiego, cesarstwa może, bo Imperium to wcześniej, cesarstwa rzymskiego, ale to trzeba skończyć republikę, więc to zostawimy wszystko, weźmiemy po prostu sobie scenariusz zwykły, no i tylko mamy cztery mapy, więc słabo. Weźmiemy Kordułę, bo tutaj jakieś bitwy są, więc będziemy grali w Hiszpanii. Tu jakieś zagrożenie wojskowe mamy. Język polski był oczywiście dostępny w wersji pudełkowej na Steamie. W przypadku starych gier to z językiem polskim jest bardzo, bardzo duży problem. Nie wiadomo dlaczego, przecież mieli te języki dostępne, więc to trzeba było tylko i wyłącznie kopiuj wklej. No, za dużo roboty. W każdym razie wchodzimy już w grę. No, mamy w zasadzie jedyny goal, zadanie, to żeby mieć milion ludzi. To stosunkowo dużo. Inne tutaj, w przypadku takiej zwykłej potyczki, inne zadania tutaj są nieuwzględniane. No i dobrze, mamy już tę mapę. Pójdziemy sobie tutaj może w to miejsce. Tak wygląda ta gra po 8 latach od wydania Cezara Trójki, więc już mamy jakieś tam 3D. Może aż... No, w zasadzie na początku tak, jeśli chodzi o samą mapę tutaj, to nie przypomina Cezara Trójki w żaden sposób, jako jakaś kontynuatorka, no ale tutaj już ten interfejs przypomina. Więc zatrzymamy na początek grę, wybudujemy domy, bo tu jest teraz podział na trzy klasy domów dla plebejuszy, ekwitów i patrycyjuszy, takie trzy rzymskie klasy. Zaczniemy od tych najuboższych, bo też miejsca pracy będą tutaj dostosowane do konkretnych, dla konkretnych klas, więc te najprostsze czynności, takie w jakichś kopalniach i tak dalej, to będą dla właśnie plebejuszy mieszkających w tych insulach, czyli domach czynszowych, takich 3-4-piętrowych maksymalnie, no bo później to się zawala, i tak się zawalały. Insula to wysepka dosłownie, no otoczona z czterech stron. Ulicą to dzisiaj też, jak mamy ulicę z czterech stron i jest jakaś tam, jakiś ląd powiedzmy, to też się nazywa to wysepką przecież. Więc stąd się to wzięło. No i tutaj możemy wybudować kolejne domy. My wybudujemy już tak trochę i więcej, żeby było z głowy. Jakąś taką dzielnicę mieszkalną. Tutaj możemy teraz połączyć drogą. Jakoś tak. No i teraz tutaj wybudujemy studnię, czyli tak jak w Cezarze Trójce. Klikamy tutaj i mamy well, studnia. To trzeba w pierwszej kolejności zrobić. Teraz możemy tę studnię tutaj tak ładnie zamknąć. Otoczyć drogą. No i wybudujemy też między tą... Znaczy tutaj wybudujemy prefekta, żeby strzegł porządku, tutaj inżyniera, żeby naprawiał budynki, tak jak w Cezarze Trójce to było, to zostało zachowane. Teraz możemy w zasadzie kontynuować budowę jeszcze. Mamy na start 10 tysięcy denarów, więc możemy trochę sobie tu pobudować. Za mało atrakcyjna jest ta okolica. Przeżyję jakoś z tą informacją. To mało atrakcyjna okolica, nie będą przychodzili po prostu. Więc to się poprawi za momencik.
No i tutaj zrobimy jeszcze, tak, może jeszcze jedną studnię. I teraz jeszcze prefekta, to był tutaj. Inżyniera. Tutaj. Weźmiemy tę drogę. Zamkniemy. No i teraz będziemy mogli wybudować coś, co delikatnie, delikatnie wpłynie na poprawienie jakości tej okolicy. Tutaj mamy takie ozdoby, dekoracje, które poprawiają, bo to nie jest dekoracja dosłownie jako taka, jak w przypadku na przykład to było Anno 1404, że tam dosłownie to była tylko dekoracja. Tutaj jednak wpływa to na atrakcyjność okolicy dla tych domów, więc to jest taki element już istotny. No dobrze, więc tak sobie zostawimy, mamy pełno domów, tylko teraz będzie bezrobocie, duże, 70 ludzi może maksymalnie mieszkać, ponad 10 na ten domek, mniej trochę informacji niż w Cesarze Trójce, ale tu zaraz pojawią się jakieś dodatkowe informacje, tylko trzeba czekać, aż tą drogą przyjdą. No i widzimy tutaj takim jasno niebieskim kolorem, tego nie było w Cesarze Trójce, jakieś punkty strategiczne, jak Sand Pit, możemy piasek zbierać, potrzebny do pozyskiwania piasku, który z kolei wykorzystujemy do tworzenia szkła, bo starożytni znali przecież szkło. Tutaj mamy glinę, piasek, no i tutaj co jest jeszcze? Piasek, glina. W zasadzie mamy tylko piasek i glinę, raczej chyba, że żelaza chyba nie. Tutaj jest marmur jeszcze na końcu mapy. Tak. A tu na dole z kolei mamy jakieś tam źródło wody. Niewielkie. A tutaj jak mamy taki ciemnozielony kolor tej trawy, to znaczy, że tu jest ta gleba żyzna, tak samo jak i tutaj widzimy, w tym miejscu, tu i tu oraz tutaj. W związku z tym będziemy mogli z tych miejsc pozyskiwać. No, znaczy tam hodować zwierzęta, uprawiać rolę. No i mamy drzewa, będziemy mogli oczywiście stawiać tartaki, tak jak było to w Cezarze Trójce, tym usuwamy. No i wszystko musi być połączone drogą, jak w Cezarze pamiętamy Trójce. Tak, tu możemy widoki spojrzeć sobie, jakieś zagrożenia i inne, tak samo jak to było w Cezarze Trójce. Jest też 5 różnych bóstw, jak w Cezarze Trójce, tylko tutaj bóstw bogów nie będziemy, świątyń bogów stawiać na początku, ponieważ potrzeba tam kapłanów, którzy z kolei są ekwitami, więc dla plebejuszy to nie będzie praca dobra. No więc to zostawimy na chwilę, ale teraz możemy kliknąć tu mapę, zupełnie jak w Cezarze Trójce. Klikniemy sobie na akwitanie, otwieramy ten ścieżkę handlową, żeby sprzedawać glas, czyli szkło. Tutaj również otwieramy te dwa szlaki. Znaczy ja tak robię zawsze. Mamy doradców, to do nich przejdziemy za chwilę. Pierwszy rok naszej ery, więc tu już bardziej pasuje klimat Cezara, bo będzie Oktawian August, pierwszy cesarz rzymski panował. Tam w Cesarze Trójce mieliśmy 500 rok przed naszą erą i panował Cezar. No to było trochę dziwne. No i teraz co możemy zrobić? No właśnie, może te farmy. Więc wybudujemy grain field. Możemy wybudować dwa takie pola na jedną farmę, budynek rolniczy. Więc wybudujemy ile się da. Bo z tą żywnością nigdy za wiele. Więc to trzeba wykorzystać. To coś nie wyszło. Szkoda. Więc mamy na razie 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, więc myślę, że jest wykorzystane tak jak się dało maksymalnie. 18, więc teraz trzeba wydać aż 9. Wydawałoby się dużo, za dużo, ale wcale tak nie jest, ponieważ oni naprawdę dużo konsumują. Poza tym Cezar będzie żądał od nas, żebyśmy mu wysyłali surowce, materiały, żywność, broń, więc można też sprzedawać, więc ta żywność się przyda. Jeden rodzaj żywności, bo widzimy, są jeszcze warzywa i mięso, które będziemy mogli pozyskać z innych miejsc, ponieważ te domy, ludzie, zwłaszcza te wyższe klasy, będą oczekiwały więcej kategorii żywności, coś jak w Anno. A więc klikamy teraz grain field i budujemy 8. One nie muszą być jakoś bardzo, bardzo blisko tego pola, oni będą potrafili kawałek drogi przejść. Mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8. Możemy trzymać się w myszy i obrócić.
i niech będzie tutaj 9. Tutaj coś mu nie wyszło. Wonderful, więc jest gotowe. No i teraz powinniśmy też wybudować jednak klinikę lekarza. No można będzie szkołę później, może za chwilkę. Tutaj zbudujemy jeszcze sobie od razu, a co tam mamy pieniądze. A właśnie te trade depoty, więc tutaj w tym miejscu market, czyli rynki, musimy wybudować też targ żywności, podstawowych surowców od razu, a co tam? Podstawowe czy jakieś tam meble, naczynia dla tych podstawowej klasy społecznej plebejuszy, ale ekwici też tego wymagają, więc to musi być granary oczywiście, spichlerz. A szkoda, że coś tu nie wyjdzie. To tutaj niech będzie drugi spichlerz, bo tego nigdy za wiele. I teraz te trady. Niech będzie i tutaj. Jeden i drugi. Tego, to trochę inaczej działało w Cezarze, nie trzeba było tego budować, tu trzeba. Można wydać jeszcze tax office, żeby podatki płacili, a co? Nic za darmo. I teraz tak, po drugiej stronie może będziemy budowali świątynię bogów, ale to za chwilę, bo teraz wybudujemy forum wielkie. A jakoś w tym miejscu. I teraz można wybudować domki dla ekwitów. Może tutaj zrobimy taką drogę. Myślę, że tak będzie ok. Można zwiększyć jeszcze atrakcyjność poza ogrodami, czyli takim sposobem dość oczywistym. Można, nie zajmując sobie miejsca za dużo, wybudować też takie coś, jak plaza. Czyli wtedy po prostu tę drogę, jak w Cezarze Trójce, upiększamy. Ale za czym może być jakaś ładniejsza? Jedynka? Ale nie będzie i jedynka. Takie byle co. Zwłaszcza u ekwitów to trzeba. Plebejusze sobie poradzą z brzydszą drogą. A oni to już muszą mieć ładną. No pięknie jest. I teraz tak, tutaj mają studnie, więc sobie poradzą. Znajdą wodę. Lekarz jest. Teraz można by wybudować świątynię bogu, bo oni się zaraz obrażą. Tam wiele nie trzeba. Później katastrofy różne są, tak jak w Cezarze Trójce. Więc budujemy. Więc ładne miasto się robi, a nawet jeszcze się gra nie zaczęła. I teraz właśnie, możemy już, żebyśmy pozyskiwali jakieś surowce, klikamy tutaj, surowce, raw materials i klikamy na piasek. Wybudujemy dwa i to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I co jest? Teraz zanim to się usunie, to miną wieki. A nie usunie się, niech spada. Dobrze, mamy tutaj piasek i teraz do tych dwóch zakładów obozów zbierających piasek można wybudować aż 5 takich zakładów produkujących szkło. Jest bardzo, bardzo dużo. Więc 1, 2, 3. Tu się coś zrobiło dziwnego. Aha, bo jest to drzewo. Nieciekawe. I jeszcze jeden, niech będzie i tutaj. Tu rekomendowałbym wybudowanie jednak jakiejś małej takiej osady. Jakieś 3 domki, 4 może. Żeby mieli, to tak w Cezarze Trójce, jak za daleko miejsca pracy, to nie będą przychodzili, więc musi to stać, żeby się nie zawaliło. Oraz koniecznie trzeba ten warehouse, ten tak, to była
taki, no to jest taki magazyn, ale to się nazywa hurtownia, nie wiem czemu chcę zażyć trójce po polsku. Orders, klikamy. Wszystko na zero. Przyjmujemy wyłącznie tu piasek oraz gotowy produkt szkło. Teraz klikamy tutaj na te targi, jeden i drugi, orders, i teraz chcemy sprzedawać maksymalnie, tak, ten... No właśnie, tu maksymalną ilość możemy sprzedawać dostępną i tutaj na to naciskamy, szkło również sprzedajemy. Później, chwila, moment, będziemy mogli też, a nawet musieli kupować żelazo. W zasadzie to już nawet teraz można zrobić. A może już włączę, tylko jeszcze się zastanawiam, czy wszystko jest. Świątynie są, żywność jest, ta podstawowa. No tak, chwilę może zaczekamy i zaraz, chwila, moment, będziemy produkowali wełnę koniecznie, to stąd. To tak, może już włączę. Chwilę poczekamy, zarobimy może parę groszy. Z wrażenia się zapisało. No i teraz patrzymy, jak tu jadą. Takie, tu może zwolnimy. Takie byle co tutaj, to są plebejusze, a ci tutaj to są ekwici. No nachodzą na się tekstury, nie ma co się dziwić. 2006 rok, poza tym do dzisiaj w wielu grach nachodzą na się tekstury. Ruch prawostronny, elegancko. A nie było takiego czegoś. Tutaj jeszcze ludzi nie ma. No właśnie, widzimy już jest 70 maksymalnie. Mają dostęp do studni. Tak by krzyczeli, jak tutaj na przykład już się poprawiło. Bezrobocie nie jest problemem. Nie narzekają na podatki. Mamy 500 obywateli, więc jest taki kamień milowy. Nie mają żywności. I tutaj dobra podstawowe i dobra luksusowe. Tutaj dla arystokracji dojdą jeszcze dobra jedne. No i teraz tak, klikamy tutaj. Widzimy, że tu potrzeba ekwitów na ten budynek. A jak naciśniemy na przykład tutaj na ten, to widzimy, że plebejuszy. Jeszcze trochę miejsc pracy jest, ale ludzie przybywają cały czas, więc... No właśnie widzimy, wszystko jest ładnie tutaj wykorzystane. Wszędzie pracują. Mamy już 1000 obywateli. No i to drzewo właśnie się nie usunie. To jest taki jakiś, nie wiem, jakiś bóg, błąd czy co. No klikam, usuwam, nie chce się usunąć. Zagadka. To się... O, zaraza jest. Już nie ma. No jest to klinika. Można zrobić jeszcze, wybudować tego barbę, fryzjera. Aha, chciałem tutaj, bo jest, byłoby miejsce, ale przecież już postawiłem te ogrody. No to nieważne, tu można w takim razie. Tutaj też pewnie ekwita praca, no właśnie, ekwici. Zapasy żywności są małe, no ja widzę, że wszędzie są. Można plebejuszom żywności nie udostępniać. Jeszcze jakoś specjalnie nie zarabiamy, bo 1300 jest. Właśnie eksportujemy tu jedną sztukę. Oni pracują, tak tu trzeba patrzeć. Pracują, zbierają. No trzeba sprawdzić, co jeszcze możemy sprzedawać. Na 40, to później się odświeża oczywiście, tak, więc możemy rocznie, jak widzimy, this year, więc jak widzimy, no mamy już wrzesień, za koniec roku będzie reset, więc tak naprawdę te ilości, które teraz sprzedajemy, wystarczą, bo można otworzyć jeszcze jeden szlak tutaj, jeszcze więcej sprzedać, ale to nie ma sensu, bo na razie wystarczy. No zboże można by było sprzedawać. No ale na chwilę tego obecnie nie zrobimy, bo nie wiadomo, jak tutaj z tym zbożem zapasy wyglądają. Mało jeszcze. A, nie ma drogi. Coś za niepoważny człowiek. Taki kwadracik, to już on nie dotrze do pracy, nie znajdzie się.
Teraz wszędzie pracują dopiero. Jeszcze dnia i nocy. Jak na taką starą grę, to dość rzadkie, chyba 2006 rok. No nie wszędzie, bo nie w każdej grze. To chyba bezrobocie pokazuje nam, no. Wielkość bezrobocia. A raz miejsca pracy się znajdą, panowie, spokojnie. No, na przykład można byłoby udać jakiś budynek rozrywkowy dla nich. A najpierw trzeba zwykłą drogę. Znalazło się 18 miejsc pracy dla nich. Tak, tutaj będą się śpiewali sobie w tym odeonie. O i teraz... Można jeszcze tu wejść do doradcy, to może wyjdziemy, zobaczymy. Tak graficznie to wygląda bardziej. Różne zakładki mamy. To jest taki wódz, ten tutaj, on ogólnie mówi nam o wszystkim. W pigułce. Wysokie bezrobocie wśród plebejuszy i ekwitów. No więc, no mamy trochę więcej zarobione, to może zajmiemy się już pozyskiwaniem, bo będą zaraz nas atakowali, to chwila, moment, pozyskiwaniem wełny. Więc wybudujemy sobie, o, zobaczymy ile się zmieści. No 6, to może wystarczy, więc teraz niech będzie Sheep Farm. I teraz będzie trzeba zrobić, oczywiście, wydać kolejną hurtownię, jak to się nazywała, hurtownię. Może tutaj droga i wtedy tutaj hurtownia i będziemy tu chcieli tylko i wyłącznie wełnę pozyskiwać. Tutaj, ponieważ będzie to po drodze, tutaj zbudujemy zakłady, żeby z kolei tu mieli blisko do dostarczania ubrań, a więc postawimy teraz ubrania, no, fabrykę, powiedzmy, zakład produkujący, może tak. No niech tu będzie, więc będą musieli tu iść po wełnę, a później tam dostarczy się tych niezbędnych surowców. A więc, no i teraz po co tam ta wełna? Nie po to, żeby te urania dawać, bo to nie o to chodzi, no po to, żeby uzbrojenie, jak widzimy, potrzebujemy wełny. Żelaza musimy kupować, no i jeszcze potrzebujemy drewna, desek. Więc jeszcze zrobimy kolejne miejsca pracy. Może ze 3 wybudujemy. Całe mnóstwo miejsc pracy mają. Będą wycinać te drzewa, one będą odrastały. I teraz można wybudować w związku z tym tutaj zakład produkujący meble. Może tutaj nie. Tutaj niech będzie. To tak, może zrobimy drogę. I teraz zakład. Gdzie to było? Nie widzę. A tutaj. No i tak, i teraz kolejna hurtownia. Ten magazyn. W którym będziemy chcieli pozyskiwać wyłącznie może meble. No może deski, później najwyżej się to cofnie, no będzie za dużo. Tutaj trzeba by było usunąć tę drogę, żeby ludziki nie łaziły tędy. Tutaj też nie. Zablokować drogę, póki co. No i teraz należałoby wybudować, może kupować żelazo, tak? Później będziemy mogli gotową broń sprzedać, więc po prostu na tym więcej zarobimy. No i teraz... Może te wojsko... Chociaż nie, no niech już się produkuje broń. Zresztą nigdy... Broni nigdy za wiele. I teraz... Może tu zrobimy taką ścieżkę... militarną. Będzie Via Militaria. O, droga wojskowa. Militarna.
co ja wybudowałem? A ama, czy to nie będzie teraz weapon? Mam nadzieję, że już nie będzie to wpływało na ich okolice. Zadowoliłaby ich, w otóż się domy ulepszyły. To jest medium insula. Średniej wielkości. A chcieliby fontanny. No, wybudujemy im fontannę za chwilę. Tylko teraz trzeba... No tak, byłoby dobrze wskazane wybudować kolejny warehouse. Tu były meble. Tak. A tutaj niech będą pancerze i broń. No, można przyspieszyć, pieniędzy za dużo nie mamy. A już się przynajmniej broń będzie produkowała, jak tutaj nam dostarczą żelazo. Czy tutaj? Tutaj. Mamy już 8 skrzyń. Wygląda na więcej. 8 zestawów żelaza. Już dostarczają, gdzie trzeba. Od razu do zakładu. No i teraz właśnie Cezar, Rzym, żąda od nas 60 sztuk zboża. Mamy w rękach 90. Mamy czas, deadline, ostateczny termin, rok czasu. Ale wysyłamy to od razu. O, nie kliknąłem. Nie kliknąłem, więc gdzie to trzeba wysłać? Tutaj. O, tutaj, Rome demands food, Rzym żąda zboża, klikamy na to dwa razy, lewy przyspieszy i szybiet. No i teraz wiemy, że Cezar nas lubi na 39, klikamy szybiet, powinno się poprawić. Zbieramy miesięcznie 12 wynagrodzenia, sztuk monet, denarów, czy co tam. No to jest nieprawdopodobne, tak. Kwestor zarabiałby dużo, dużo więcej. Skoro legionista, zwykły żołnierz zarabiał rocznie 225, więc wychodzi... Ile wychodzi miesięcznie? No jakieś 20 niecałe, 19 może, tak? Więc tu dziwne, żeby kwestor zarabiał 12. No w każdym razie zarabiamy 12, mamy łącznie zachowane 144. Możemy wysłać jakiś podarunek, tak? W Cezarze Trójce, na przykład za 100, jakiś piękny jedwab, dużej wielkości jedwab, jakiś mały amulet albo pierścienie średniej wielkości dar. Wysyłamy i tu nam się poprawi. 49, mamy 61, więc estyma jest. I teraz możemy oczywiście zwiększyć sobie wynagrodzenie. Godne Cezara, ale to będzie niewłaściwe dla naszej rangi kwestora, więc się oburzą, Rzym się oburzy. Możemy tutaj festiwal zorganizować, tylko musimy spełnić warunki odpowiednie. Mieć odpowiedni budynek oraz odpowiednie surowce dla konkretnego boga, więc dla Jowisza musimy mieć świątynię Jowisza i zboże. Zboże mamy, świątynię nie mamy. Dla Marsa potrzebujemy takie pole ćwiczeń, powiedzmy. To właśnie będziemy je budowali, żeby nasza armia już się powoli pojawiała. No, na magazynie jeszcze nic nie ma. Dlaczego tutaj nie ma pełnej ilości obywateli? Czy już z pracą jest problem? Tutaj klikamy labor, czyli praca, i widzimy, że jest 204 miejsca pracy dla plebejuszy, więc widzimy, że plebejuszy jest za mało, ale z kolei dla ekwitów, u ekwitów jest niewielkie bezrobocie, 77, tak, unemployed i open plebs job. A więc trzeba było wybudować więcej domów plebejuszy, albo po prostu, żeby te domy się rozwinęły. Meble, jak widać, są... O, mam się rozwinę. 40 nowych miejsc się znalazło. Ale dobrze. I już nie będzie problemu z brakiem miejsc pracy. Z brakiem rąk do pracy, chciałem powiedzieć. No dobrze, a więc tu zbiera się na razie broń. Budujemy już konkrety. Czyli najpierw ten mess hall, więc tu będziemy pozyskiwali w tym miejscu żywność dla naszych żołnierzy. Nie chcę za blisko tego, będą krzyczeli zaraz.
A dobrze by było blisko właśnie tego magazynu. No dobra, to trudno, to niech tutaj to powstanie. Teraz trzeba by wybrać miejsce, gdzie tu się rekrutuje żołnierzy. I teraz właśnie ten drill yard, gdzie oni będą ćwiczyli. Zrobimy może tak drogę i tu będzie drill yard. No i teraz możemy wydać już heavy infantry, bo light tylko wymaga piechota broni. Nie potrzebujemy uzbrojenia, ale będą słabi. Więc od razu idziemy konkretnie heavy infantry. 20 żołnierzy mieści się w takich jednych koszarach. A niechaj i tu powstanie. Widzimy, już mamy pieniądze na minusie, ale to jeszcze nie jest tragedia. Da się z tym jeszcze żyć. Generalnie tych zakładów produkujących broń potrzebowalibyśmy więcej, z tego powodu, że możemy ją sprzedawać. Chyba uzbrojenia, z tego co widzę, nie. Potrzebujemy 1000 monet, bo teraz Rzym żąda pieniędzy. Albo więcej tego szkła. Bo potrzebujemy go tutaj też na rynek. Jak widzimy. Szkła. A tego szkła jest mało. A piasek jednak rośnie przy dół. Więc tu jeszcze jeden można zakład wybudować. No i tak zrobimy. Konkretnie. I ile tych teraz? 76 tylko. Z czego ten dom jest niezaludniony, bo właśnie jest atrakcyjność, to się dezabieruje, to too low. A więc możemy wybudować tę plażę tutaj, piękną, uroczą i drogą. Przybywają, właśnie już są. No więc... A więc jest ok. No i teraz tutaj mamy już 12 żołnierzy. Przybyli szybko. Confident są. Są oddział jest śmiały, odważny. Żywność mają, zapasy. No czekamy, aż więcej przybędzie. Tu zaraz jakiś żołnierz będzie szedł. No i ten oddział to będą już zawodowcy. Wybudujemy jeszcze jedne takie koszary. Znaczy fort. Obóz taki wojskowy. Nie ma broni dlatego. A brakuje żelaza, widzę. Dlaczego? Co jeszcze jest? Sprzedali nam ile chcieli, mogli. No to jest maksimum sprzedane na ten rok. No to właśnie źle wygląda. Tu trzeba znaleźć jeszcze jakieś źródło. O, tutaj. Afryka jeszcze nam sprzeda. No dobra, otwieramy. Mamy teraz duży minus, a musimy pieniądze mieć dla Cezara. Znaczy, co? Obrazi się trochę, jak się za bardzo obrazi i spadnie do zera, no to wtedy będzie wysyłał na nas legiony swoje potężne. I taki jeden to trochę za mało będzie. Fortem by trzeba było mieć 6 chyba, żeby próbować. No można wieże wybudować, to też ułatwią. No ale on wysyła katapulty też, więc tu trochę trudniej jest niż w Cezarze Trójce obronić się przed Cezarem. A więc... No możemy wybudować kolejny teraz, Trade Depot z Afryki teraz. Tu możemy w zasadzie chyba sprzedawać tę żywność, bo mamy dużo. O, już nie mamy. Już ze zboża mamy mało. Cezar nas właśnie okradł. No i tu monety, 5 miesięcy nam zostało, 3 tygodnie. Trzeba pilnie sprzedawać zboże.
No tu może jeszcze nie będziemy sprzedawali, wystarczy tu. Ale dobra, sprzedajmy. Sprzedajemy. We do not have enough jobs for all of our workers. 127 bezrobotnych. No to teraz urosło. O, Merkury jest zachwycony. No bardzo dziękuję. Aha, chcą więcej zarabiać. The finances of our city are currently all in order. We do not have enough jobs for all of our workers. Mhm. Dobra, zarabiam trochę więcej i się cieszę. Zwiększyliśmy wynagrodzenie dla nich, bo tu właśnie można zwiększyć wynagrodzenie. Standard to jest 20, a my płacimy 21, więc rocznie tyle wydajemy na miejsca pracy dla nich. No tu można wybrać priorytet, tak? To znaczy, gdzie, jeśli mamy braki w robotnikach, to gdzie w pierwszej kolejności mają iść? Tak? Do jakichś konkretnych zakładów, do pozyskiwania żywności, na te rynki, czy do jakichś wojskowych budynków, tak? Equity i plebejusze. Tu można też im zwiększyć wynagrodzenie. No ale tego na razie nie ruszamy, no widać, trzeba będzie budować chyba jeszcze jeden dom, w związku z tym. To się ulepszają. Są meble, aha, bo mebli jeszcze nie potrzebujemy, tych basic goods. Tylko szkła. No i naczynia, tak będzie trzeba z gliny pozyskiwać. Wełny dość dużo. A ubrania są? Tak słabo. Więc można by było wybrać jeszcze jeden zakład do ubrań. No tutaj jest ta wełna, to jest tu postawione. Chociaż może nie, bo na te domki wpłynie. No tu niech będzie. No dobra, i teraz... Kawał drogi na to przejście. Może to nie było dobre? No wysyłamy mu pieniądze 100 miesięcy, więc zdążyliśmy na czas. No dobra, fontanna trzeba jednak, więc tutaj trzeba zrobić pump house, pompownię, o ile dobrze pamiętam. Później, tu się będzie niestety bugowało to, więc to jest dziwne, to zaraz zobaczymy, co chodzi. No generalnie klikamy teraz ten, sięgniemy ten akwedukt, widzimy, że pięknie woda płynie, a teraz jak klikniemy akwedukt i przejdziemy po prostu... Bez klikania nakierujemy tu, proszę, znika woda, o, już nie płynie. To tylko jest tekstura, nie widać tej wody, więc to dziwne, że to nie naprawili. Raczej trudne to by nie było. No ale więc widzimy, że woda nie płynie. To jest głupie. Ktoś tutaj nieźle sprawę zawalił. Sygnał jeden z naszych legionów otrzymał, no tylko mamy jeden pseudo-legion, no legion to przecież liczył, no różnie, od 1000 do 6000 żołnierzy, standard to jest takie 4000, tysiąca, no tutaj mamy już max, więc możemy wybudować kolejne. A, dla kawalerii, jakie duże. Miał być heavy. A to... To ja wybudowałem light infantry. Ale wpadka. To nie miało być light. Wpadka. No nie, jak ja to wybudowałem. To miało być heavy. Sprawa zawalona. Dlatego tak szybko urośli. Nie czytałem tego. Work, work, work.
Baby needs a new pair of sandals. No i barbarzyńcy, to możemy powstrzymać tę inwazję za 3000, a czyż życie, ja tyle nie zapłacę. Nawet nie ma o czym mówić. Będzie trzeba sprowadzać to żelazo. Jest za mało. Już mamy 4. To zaraz nas barbarzyńcy zaatakują. Wracamy teraz do tego. Tu potrzeba kogo? Ekwitów? Ekwitów. Z ekwitami jest problem? Tak. No więc dobra, teraz trzeba podciągnąć ten akwedukt w końcu. Tutaj zniknie teraz nam woda? No właśnie, zniknie, już się nie pojawi, będzie taka przerwa. Znowu chcą pieniędzy, proszę. Pięknie. Ktoś to spaprał tę sprawę. Trzeba takie odcinki zapewne robić. No znowu zboże chcą, Rzym. Świetnie to wygląda. Najbardziej głupi bóg, jaki ja w życiu widziałem. No i właśnie przybyli barbarzyńcy. Możemy jeszcze im zapłacić, albo oni uderzą. Nie, deploy. The glory is not mine, but Rome's. Idzie nasz wielki oddział, ale powinien wystarczyć. Na to coś. Nie wiem, dlaczego mają orła, przecież to są barbarzyńcy. Chociaż hiszpańscy to co? A nie, golowie. Ja nie wiem dlaczego. Myślałem, że jakiś sertoriusz. A tam są jeszcze barbarzyńcy, łucznicy. Dwa oddziały chyba. Dobra, to zaraz uderzy. A ta czulka niech tu może zostanie. O, pokusili się połacić nieco powietrza. Wycofują się? Nie. No tutaj ta walka nie będzie powalająca specjalnie, to od razu mówię. To nie te lata i nie ten typ gry. We do more waiting in line by 6 AM than most people do all day. Idźcie. Chwila prawdy, czy przegraliśmy, czy nie? No chyba nie. Padli wszyscy. Bez strat. Jeden awansował, tak? Tych czterech tylko uderzy. A trzeba było zablokować, żeby nam miasta nie niszczyli. Wspaniale. Wybiją ich wszystko. Zawodowcy. A teraz ich nie zabili, to już to jest z nich. I teraz powinni sami wrócić. Tak. Deploy to jest, żeby ich wziąć. I wrócili. Więc było łatwo. Z nimi tak, z Cezarem już by łatwo nie było. Wszystkie te domy się pięknie ulepszyły. No i teraz dokończymy ten akwedukt. No ja w zasadzie już będę kończył, bo tu już te najważniejsze rzeczy zostały w zasadzie... O, cudownie. Teraz będziemy się tu bawili pewnie długo, żeby to się usunęło. Usuń się.
Nie wiem, co oni tutaj zrobili nie tak z tym usuwaniem i z tym akweduktem, że tekstura znika. Ale może się kiedyś usunie, może nie. Nie chcę na to patrzeć. To miało być tak. Więc te tekstury szokujące to jest, jak to wygląda. No i teraz fontanna, tylko jaka ona dusza? Może tu wybudować. A co tam? Tu wybudujemy już. Dlaczego są problemy z żywnością? Przecież... Pewnie chyba chodzi o to, że jeden rynek... A nie, nie ma w ogóle żywności. Zapasów. Więc te 8 farm już widzimy sobie nie radzi. Zwłaszcza, że jeszcze sprzedajemy na potęgę. Teraz te domy się obniżają i rosną i obniżają. A nie, teraz rosną. Są large. To teraz na 100% będzie problem z żywnością. Trzeba by było tu wybudować grain field. Już wykorzystać do końca potencjał tego miejsca. I tylko 2 albo aż 2. Znowu chcą pieniędzy. I właśnie to jest ten Rzym cały, tutaj, w tej grze. Bardziej bezczelny niż w Cezarze Trójce, gdzie oni aż tak nachalni nie byli. Granary niech tu będzie, dodatkowe. No i elegancko pracują. Widzimy duża odległość. Odnajdą się w tej pracy. Cezarze Trójce to jednak tam był... Budowanie miasta było trudniejsze. Tu jest trochę łatwiejsze. Jest mniej tych rodzajów budynków i mniej trzeba tu w tej grze zarządzać tym miejscem. Oni odnajdują te drogi, te rezerwuary, jak widzimy, taki kawał drogi i ekwici pójdą do pracy. No to już, że Trójce taki kawał drogi, oni by już nie poszli. Trzeba było tam bliżej, było trudniejsze, bardziej wymagające. Tu jest to ułatwione, już mamy 12-13 zawodowców, właśnie jeden rekrut szedł. Wszedł do tego budynku, zebrał co miał i idzie, gotowy. Wszyscy wchodzą do tego małego budynku, to ja nie wiem po co im te pozostałe, wystarczy im tylko ten jeden. No właśnie, więc można tu jeszcze wieżę wybudować, widzimy taką dość dużą, tu będzie balista, tak jak w Cezarze Trójce, można wybudować mury. No wiadomo, że Cezar będzie atakował, to jest jasna sprawa z tej strony, bo stąd przybywają ludzie. Więc wystarczyłoby po prostu ten malutki, znaczy w zasadzie całą tę stronę, bo oni mogą też stąd wychodzić. Całą tę stronę po prostu zamurować. Trzymamy lewy przycisk myszy i budujemy mury. Tylko może trochę dalej, o jakoś tutaj. Cezar żądał pieniędzy, więc można by było mu wysłać. Więc tak, tutaj mamy te wszystkie... Wydawaliśmy więcej w tym roku niż... W zeszłym roku więcej wydawaliśmy niż zarabialiśmy, co jest ostrzeżenie dla nas. A teraz 800 mamy niezatrudnionych w pracy plebejuszy, więc nagle się role odwróciły, było wiele miejsc pracy wolnych, teraz jest ogromne bezrobocie, bardzo duże, bo widzimy aż 50%. Spośród 1800 900 nie pracuje. No tu widzimy dokładnie ten balans, bilans może, bo to balans po angielsku, bilans tak. 55 na studiu, słabo. A możemy mu wysłać dar za 214, 63. Za 107, 67. No bo dwa razy ten sam dar, to już mu się drugi nie podoba jak ten pierwszy, więc musimy tutaj raz na jakiś czas wysyłać. Chcę broń, mamy 2 sztuki, więc spada na 50. No i pieniędzy. I tutaj nasz ranking. Sława u Cezara. Populacja 3000 na milion, więc super. Wieki będzie trwała ta gra. No jest w zasadzie może taki sandbox, ta mapa konkretna. 12 kultury na 100, bezpieczeństwo 10 na 100, rozwój 18 na 100. Słabo to jest na początek. Tu mamy ogólnie ile jakich surowców posiadamy, jak rosła liczba ludności, jakich
jakie konkretne klasy. No jeszcze nawet patrycjuszy w ogóle nie mamy. Zdrowie widzimy, ile jakich budynków posiadamy, czy jest problem ze zdrowiem. Tutaj jest dobry, średni, jeśli chodzi o fryzjera. Nie mamy szpitala i łaźni w ogóle. No i tutaj jak nas bogowie lubią. No wszyscy lubią. W Cesarze Trójce był z nimi zawsze problem, a tu nie. Nie ma szkoły. No właśnie, można by było dodać. Czy jest miejsce pracy dla... Tak, dla ekwitów jest bardzo mało. Wystarczające, żeby wybudować szkołę. Niech tutaj sobie szkoła funkcjonuje. No właśnie. Są dwa miejsca pracy dla ekwitów, więc to jest tak optymalnie, powiedzmy. Gorzej. Widzimy, jeszcze się nie usunęło, więc genialna rzecz. Powalone. Po prostu powalone. A tu musimy do większej świątyni, oczywiście marmuru, więc jak w Cesarze Trójce. Tu będą jakieś drobne zapasy zboża rosły. Ubrań widzimy wciąż mało. A wełna? Wełna jest dużo, więc można było, skoro jest tak dużo miejsc pracy, wybudować. Znaczy dużo rąk do pracy. Można by wybudować jeszcze jeden zakład produkujący ubrania. No nie wiem gdzie teraz. No gdzieś tutaj. Bo tu mamy tą wełnę. Aha. Tak musiało się wybudować. To jest akurat jeszcze ma sens. No jakoś... Trzeba przyznać, że... A, tutaj jeszcze się tam nie dobudowało. Teraz to już dobrze wygląda. Dobra, czy mamy max żołnierzy? Mamy. Więc można by było na przykład to usunąć teraz i wybudować kolejny normalny obóz wojskowy. Najeźdźcy. Kolejny. Dziewięć miesięcy, żeby wysłać 50 sztuk broni. No ale skąd mamy? O, te domy się zepsuły. Okolica jest zbyt szpetna dla nich. A ten co płonie? Aha, tak. Duże bezrobocie wpływa na zadowolenie. Za mało rozrywki dla nich jest. Trzeba było zbudować dla nich teatr. O, i to by od razu wpłynęło na nich pozytywnie. Więc tak też się zrobi. Teatr. To oczywiście nie mam... teraz... Nie ma teraz ludzi, którzy by tu pracowali. A i właśnie przybyli barbarzyńcy. To tylko jeden żołnierz. Idą zawodowcy, mordercy. Chyba wszyscy będą teraz tam. Tak, wszyscy są na dole. Co nas nie zabije, uczyni nas silniejszym. No, oni raczej nie zabiją. Tylko jeden oddział, coś mi tu nie da. A chyba niżej są następni. Nie, no nie widać im tego. Dziwne. The only easy day was yesterday. I only need to know one thing. Where they are. Coś nie ufam tej mapie tutaj. Jak przybliżyć może. Pain is just weakness leaving the body. Wychodzi jeden dobrze. Coś dziwne. Wymordowani wszyscy. No to może wydawać się dziwnie, podejrzenie łatwe. Ale jak się Cezar się obrazi nas, to będziemy mieli prawdziwe wyzwanie. No jeszcze nie mogą return, więc dalej jest zagrożenie.
A ja go nie widzę. Co podzielić? Jedni na górę, drudzy na dół. Aha, tutaj są, tak? Tu są! Dobra, wyjaśnił się, tu jest odciął. Ale że dwa odciały, czy jeden? Jakieś dwa takie się tu... We do more waiting in line by 6 a.m. than most people do all day. Ale chyba jeden tylko chciał. Utasies! Teraz wysłanie zboże, przynajmniej dla Rzymu. Los Permoveo! Pro Kaiser. A, znowu nikt nie zginie. Zawodowcy. Strzały ich się. No ludzie z kamienia, strzały nic im nie robią, a to dalej jest wróg. A nie, teraz zostali pokonani, więc powinni chyba sami wracać. Jednak nie chcą teraz wrócić sami. Ale ci wracają. Tak? Tak. A teraz chcą pancerze. Jak się nas Cezar lubi, bo to trzeba właśnie pilnować. 62. Moje kompetencje są dobrze znane w Rzymie. No super, bardzo się cieszę z tego powodu. Nie widać po mnie. Bierzcie wszystko, co się da. Potrzeba pieniędzy dla wielkiego Cezara. Jak to wygląda z pracą? Wielu bezrobotnych plebejuszy, za to wiele miejsc pracy dla ekwitów. Nie, nie tak. A jeszcze się nie usunęło, super. Nie ta. No, trzeba czekać jednak na te pieniądze. No. Szkoda będzie psuć relacje z Cezarem. Później można mu wojnę wypowiedzieć, zniszczyć, upokorzyć się, śmieszyć, ale to nie teraz. Teraz potrzeba tysiaczka tu mieć. Tyle towaru czeka, niech oni to biorą. O, bardzo ładnie. Spadło. Kupiliśmy żelazo? Tak. Wielki gniew Jowisza. Nie, teraz uderzył piorunem. Świr. Ktoś tu wstał lewym półdupkiem, bo się widzę. Bezpodstawnie zdenerwował. I co on uderzył? Ja nic nie widzę. Prawie jest. Było. Kupili żelazo. Chyba. Nie kupili. Szybko Cezarątko się obraził. Spada. Nowo kupione. O jest, dobra. Our city needs more. There is an outstanding request that it expires. A, za późno. I spadło 12. Tego mu nie wyślę. Dobra, więc...
Może z tym darem to jeszcze zaczekać trzeba. No to niech spada, to zainwestujemy w coś lepszego niż wydawanie na głupoty. Czyli dla niego. Można by było skupić się teraz na tych... Gdzie to jest najbliżej? Tutaj? Na tej glinie. Tak, tak zrobimy, więc pozyskujemy glinę, klej. Chyba dwa w takim razie też. Niech droga wraca. No i teraz zakłady. Oni są, pracują. No właśnie. No, tu widać chyba odległość nie gra roli, oni wszędzie mogą się... Nie, tak jak nie, było w Cezarze trochę utrudnione to. No więc dobra, dobudujemy 4 zakłady może na początek. Zobaczymy jak to będzie się rozwijało dalej. No widzimy, dość łatwe to jest ta gra, jednak po ogarnięciu takich naprawdę elementarnych zasad, no mamy już 16, więc zaraz będzie komplet żołnierzy, to się usunie, tylko szary, bo to liczba tych obozów wojskowych jest limitowana, no to szkoda mieć słabszy potencjał wojskowy. Jeszcze miesiąc został, żeby broń wysłać, nie wyślemy jej, wiadomo. Mały dom, bo chcieliby mieć towary luksusowe. Każdy by chciał. Robić to nie ma komu. No będą naczynia tutaj wtedy dostępne. Będzie mogli je sprzedawać, więc to ja już teraz ustawię. Aha, dobra. To trzeba odblokować następną... Te dwa trade routy. Jest minus 1000. A do tego trzeba teraz z Lacją i Sardynią handlować. A zapałka leci. Nara. Sometimes I feel like all I do is move stuff around the city. No nie. Sometimes I feel I'm flaming chyba. Sometimes I feel like all I do is move stuff around the city. No nie wiem, ja widzę, że co innego czujesz. O, następny baran. No dobra, więc teraz sprzedajemy. Szkło tutaj też, oczywiście. No to wielki, wielki handel będzie teraz. Ale świnie podpalili. Dlatego się palił, debil. No podpalił, sam siebie też. Miejsca pracy człowiek buduje, oni się obrażają. Jeszcze 700. Too little entertainment? Serio? Mamy teatr i odeon. No można by było wybudować jeszcze im Actor Guild. To się na pewno przyda. Jak tu będzie gildia aktorów? An actor is needed before shows can be held. No to mamy już aktora. Za daleko, nie łapie. A, aktora prepare for show. No dobra, działa. Iliadę. Homera będą tutaj odgrywali. O, nawet mamy prawie, ale tu szkoda wysyłać. To znaczy, jak mam tak dużo broni, że już komplet mamy żołnierzy. A więc teraz możemy to spróbować jakoś usunąć. To jest... O, udało się. I to też się już usunęło, bo to później globalnie działa na wszystko. Jak już tu było na czerwono i tamte, wszystko co na czerwono, to się właśnie teraz dopiero usunęło. Po wielu, wielu próbach. I budujemy teraz ten klasyczny obóz. No co tutaj? Nie ma co się... Teraz barbarzyńcy żądają 5500. No śmiechu warte. No i można mury wybudować, żeby oni tak nie łazili nam po naszym terytorium. A później zająć się wieżami.
Może jakoś dotąd, powiedzmy, tu jest taka dobra ziemia. Wysyłamy Rzymowi zboże. No dobra, więc tak wygląda ta gra, no nie ma tutaj chyba trzeba się rozwodzić, bo trzeba było po prostu całą tą mapę zaludnić, żeby zwyciężyć na tej mapie i to nie ma sensu przecież pokazywać. Large, trzeci poziom i ostatni mamy najwyższy poziom tych insult. No generalnie akurat insule to ładnie wyglądają, ale wychodzi gdzieś tu trzecie, powiedzmy czwarte piętro. Insule są ładne. Ale domus już tak nie do końca. Co, ruszyli barbarzyńcy? Ruszyli. Jest jeden, co? No idźcie. A drugi barbarzyńca jest tu na dole, co? Nos per mobeo. Widzę to samo byle co przyszło. Pain is just weakness leaving the body. No dobra, a ten nie wiadomo kto to. Centurion, Vexillarius, Signifer. Nie wiadomo kto to. Jakiś byle co. Nawet tłuki. Do zera. No raczej tutaj to it's a good day to kill, a nie die. It is a good day to die. Ja się zastanawiam bardzo, gdzie są ci żołnierze. Ten drugi oddział. Co tam się dzieje? Aha, tutaj jest. That which does not kill us makes us stronger. Dobra, nie zdążą podpalić niczego. Ale zostali otoczeni elegancko. A tu jeszcze... Nie, nie ma. Więc widzimy, walka nie jest jakoś specjalnie ekscytująca. Trochę... Quite buggy, powiedzmy. Trochę zbudowana. Ci sobie dalej pracują, tutaj mają, co tu się dzieje. No to tak trochę. A tu jeszcze coś idzie. Wow, już trzy oddziały. Jak my to przeżyjemy? No to jeszcze ta starcie nie wyglądała aż tak źle, jak na te... Jak na te gry. Jeszcze jeden. Nie, to było źródło gliny, czy piasku. Piasku, to nieważne. Dobra, tak wygląda ta gra. No, trochę starzała się, ale to można z sentymentu zawsze wrócić do tej gry i pograć. No generalnie wiadomo, gra samego trybu kampanii, a nie dla takiej potyczki, jak ja tu włączyłem, bo to bez sensu jest. To za bardzo, myślę, by nudziło. Więc no generalnie ja bym 10 lat temu jeszcze tę grę polecał, ale teraz to tak raczej z sentymentu. Są lepsze gry tego typu, myślę. Chociaż, no tak, myślę, że są lepsze. Mówię o strategiach ekonomicznych, a nie o samym City Builderze, no bo City Builder z tego jakiś specjalnie zaawansowany nie jest. Wiadomo, można by było wydać zawsze jeszcze tych patrycjuszy. Widzimy, to jest teraz taki piękna willa. Na pierwszym poziomie jest trzech i jeszcze budynki dla nich specjalne. Trzeba było cyrk zbudować, taki piękny. Cyrk akurat jest dość ładny. No, nie wygląda, żeby miał 500 metrów długości, jak ten cyrk w Rzymie. Kolosą też nie wygląda, jakby miał mieścić 60 tysięcy ludzi. Ten amfiteatr słynny. Tutaj za mało tej rozrywki. Nie wiadomo, o co chodzi. No więc na tym poprzestaniemy już. Nie będę kontynuował, no widać, że przegrać się nie da. A poziom trudności żadnych ustawić się tutaj nie da. W Cezarze trójce się dało. Więc widzimy, no Cezar nas lubi na 41, ale wyślemy mu. Nie urosło?
No jest, jest już 54, więc no... Zanim się zawarto na nas spochuje, to byśmy już mieli tutaj naprawdę dużą, dużą armię. 60 żołnierzy, później 80. Jak na tę grę to jest tu dużo. Więc to by było na tyle. Cześć.